Siemanko, dzisiaj będziemy tutaj przywracać partycję recovery z partycji recovery system Windows 7 Home Edition. To jest laptop HP Pavilion G6. No tak więc zabieramy się do roboty. Tam już wszystkie pliki zostały zgrane wcześniej z laptopa. Także po kolei. Uruchamiamy sobie oczywiście naszego laptopa. Następnie naciskamy sobie Escape, by zatrzymać startup. Wybieramy sobie tutaj oczywiście F11, System Recovery. Windows ładuje nam wszystkie pliki. To może chwilkę potrwać. No, widać tutaj po chwili. Pliki nam się tutaj załadowały. Mamy tutaj właśnie takie okno od firmy HP, Recovery Manager. To jest program stworzony przez HP. Tak? Jest to narzędzie, tutaj jest napisane, to narzędzie służące do przywracania pełnej funkcjonalności komputera, jeżeli przestanie normalnie działać. I mamy tutaj wiele różnych opcji, tak? Podzielone to na takie osobne części, tak, osobne tabelki, potrzebuje pomocy natychmiast, chce przeprowadzić konserwację, chce skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP oraz chce podjąć środki bezpieczeństwa. Będziemy sobie tutaj wybierać potrzebuje pomocy natychmiast i opcja odzyskiwania systemu przywraca fabryczne ustawienia komputera. Klikamy sobie na to. Mamy tutaj informację o tym, że w wyniku tego procesu zostanie ponownie zainstalowany fabryczny obraz. Nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany na dysku twardym. Klikamy sobie dalej. Tutaj są ponownie informacje o tym, co się stanie, jakie są procesy, z czego się składają. Klikamy ponownie dalej. Tutaj oczywiście ostrzeżenie o tym, że przywróci dysk twardy komputera do stanu fabrycznego i wszystkie dane użytkownika oraz zmiany wprowadzone na dysku twardym zostaną usunięte. Potwierdzamy sobie OK. No i już mamy przygotowanie do odzyskania obrazu fabrycznego. To pewien czas potrwa. Tutaj nic już nie trzeba robić. Powrócę do Was, film powróci, tak, jeżeli jak się wszystko zakończy. No, witajcie ponownie. Tutaj przygotowanie do odzyskiwania obrazu fabrycznego już dobiega końca. Mamy tutaj postęp już niby 100%, tak? Jeszcze szacowany pozostały czas, została jeszcze minuta. Za chwilę wszystko powinno się zakończyć. No właśnie. Zakończono przygotowanie do odzyskiwania. Po ponownym uruchomieniu komputera rozpocznie się faza instalacji odzyskiwania. Zostanie zainstalowane programowanie i sterowniki. W tej fazie komputer będzie uruchamiany kilkukrotnie, także nie macie się co bać. Nie wyłączajcie oczywiście komputera, to jest wszystko zresztą napisane, że macie nie wyłączać komputera, nie zamykać jego pokrywy, nie odłączyć zasilania sieciowego, bo to jest dość ważne, żeby komputer był w ogóle od samego początku podpięty do zasilania sieciowego, bo w razie kiedy zabraknie Wam prądu, zawsze macie trochę na baterii, tak? A no, bateria różnie może trzymać. Także na wszelki wypadek podpinajcie sobie również, macie włożoną baterię oraz zasilanie sieciowe. Dobra, klikamy sobie kontynuuj. Komputer uruchomi nam się ponownie. Trwa instalacja programowania. Po ukończeniu może nastąpić ponowne uruchomienie systemu, żeby informacje o tym, że się nie wyłączali komputera podczas tego procesu. To ponownie troszkę potrwa. Ekran może mrygać, już taka informacja ode mnie, będzie się po prostu przełączał, będzie się dopasowywał, tak? Dopasowała się będzie jego rozdzielczość, ale jest to normalne zjawisko, normalna rzecz. Pod koniec tego procesu również do Was powrócę. No i mam już informację o tym, że zakończono odzyskiwanie. Po ponownym uruchomieniu komputera i zakończeniu jego porządkowej konfiguracji należy wykonać kilka dodatkowych ważnych kroków.
czyli zaktualizować pliki zabezpieczeń firmy Microsoft i HP, zainstalować ponownie oprogramowanie, które nie było dostarczone z komputerem, odtworzyć dane osobiste z kopii zapasowej, jeżeli ją przygotowano. O tym tutaj informuje firma HP. Mam tutaj wszystko napisane, tak, klikamy sobie zakończ. Komputer ponownie uruchomi się. Na chwilkę potrwa. No i mamy tutaj konfigurowanie systemu Windows. Na początku musimy wybrać sobie swój język. Albo mój język to polski, bądź my language is English. English nie ma innych języków do wyboru. Mam tutaj informację, że później nie będzie możliwości zmiany języka. Klikamy sobie dalej. Następnie wybieramy sobie kraj lub region. Mamy to już z góry ustawioną Polskę. Godzina i waluta. Podobnie polski i układ klawiatury. Polski programisty. Klikamy sobie dalej. Musimy sobie wpisać nazwę użytkownika. Będzie to admin. Klikamy dalej. Możemy sobie ustawić jakieś hasło do swojego konta. Nawet jest zalecane. Ale nie będziemy ustawiać takiego hasła. Następnie musimy tutaj przeczytać postanowienia licencyjne i je zaakceptować oraz umowę licencyjną użytkownika oprogramowania. Klikamy dalej. No i teraz sobie tutaj wybieramy pomóż automatycznie chronić komputer i udoskonalić system Windows. Użyj ustawień zalecanych, instaluj tylko ważne aktualizacje, zapytaj mnie później. Użyjemy ustawień zalecanych. Tutaj możemy sobie dołączyć do sieci bezprzewodowej, to będziemy pomijać. System Windows finalizuje ustawienia. Jak widzicie, instalacja się już zakończyła. Mamy teraz informację od firmy HP, że zapraszają nas do korzystania całkowicie nowego komputera osobistego HP. Klikamy sobie tutaj przycisk, aby rozpocząć. Tutaj, że komputer znów jest osobisty, tak? Możemy się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do pomocy technicznej i informacji od firmy HP. Ja podziękuję za tą rejestrację. Klikamy sobie zarejestruj później. My tutaj musimy sobie teraz wybrać, czy chcesz otrzymywać aktualizacje i alerty od firmy HP. Klikamy sobie tak. Czy chcesz zezwolić na automatyczne zwiększanie wydajności komputera? Niech będzie. Czy chcesz pomóc rozwijać produkty firmy HP? No z całym szacunkiem, ale nie chcę. Będą przychodziły zbędne pytania, co by tutaj ulepszyć, co zrobić, to przeszkadza. Mamy tutaj bezpłatny pakiet Nortona antywirusa, z którego możemy sobie skorzystać. Tutaj będzie inny system, ale będzie tutaj całkowicie inny antywirus. Także klikamy sobie nie. Nie aktywuj pakietu Norton. Następnie dalej. Tutaj mamy informację o tym, takie ostrzeżenie, że użytkownik nie będzie chroniony przed najnowszymi wirusami, kradzieżą tożsamości, innymi zagrożeniami. I czy na pewno chcesz pominąć teraz włączenie programowania Norton Internet Security? Potwierdzamy tak. Dają informację o tym, że nie mamy połączenia z internetem. I klikamy sobie zakończ program HP Setup. Gratulacje, konfiguracja komputera została zakończona. Klikamy sobie zakończ. Po chwili komputer powinien nam się już uruchomić. Dokładnie. Mamy tutaj ponownie informację od HP Setup Manager, że nie możemy wykryć połączenia z internetem. I klikamy sobie zakończ. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie, hej.